Witajcie moi drodzy, w tym filmiku jako grzyboznawca przedstawiam fajnego grzybka, który też rośnie przy mojej ulicy. To jest dzierzba pomarańczowa. Jak widać, pomarańczowa, bo jest przepięknie, przepiękna kolor pomarańczowy. Ona przypomina nieco te czarki czerwone lub szkarłatne. Trochę też uszaki przypomina, różnego rodzaju trzęsaki. Z tej samej grupy są. No jest jadalna. No ale tutaj jest jej tak mało, że nawet żal mi jej zabierać. Niech sobie rośnie, niech się rozrasta. A ciekawostką jest, że to nie jest grzyb stricte leśny, tylko rośnie przy drogach, nieważne gdzie one są, nawet w miastach. Tylko musi być gleba trochę zruszona, przeorana, przekopana. Na takiej świeżej, zruszonej glebie, w takim gruncie się grzybnie rewelacyjnie tego grzyba rozwijają. No i tu właśnie była modernizowana droga, rozkopywana było pobocze i się pojawiła ta dzierzba pomarańczowa. No, taki czarkowaty grzybek. I tyle na temat tego grzybka. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.